Szczęść Boże, coś Wam powiem. Dwa filary wiary to dwie miłości, Boga i bliźniego. Nierozłączne w swej istocie kierują nas ku głębi chrześcijaństwa, bo na nich opiera się prawo i prorocy. Ktoś ładnie te prawa przyrównał do krzyża, bo w nim najbardziej widać miłość. Pionowa belka kieruje nas ku Bogu, a pozioma ku ludziom i wszelkim relacjom z nimi. To, co boskie, łączy się z ludzkim i obejmuje wszystkich. To jest niebywałe, że gdyby nie pionowa belka, ciągle byśmy byli ziemscy. A dzięki niej możemy się wznosić w swojej służbie braciom, a tym samym przybliżać się do Boga. Święty Bernard, zapytany o to, jak kochać, odpowiedział: pytasz mnie, z jakiego powodu i jaką metodą lub miarą należy kochać Boga? A ja odpowiadam: powodem kochania Boga jest sam Bóg, a metoda i miara jest z miłością, bez metody i bez miary. Miłość bez miary, bez ograniczeń, bez kalkulacji? Jest to możliwe, jeśli ja nie chcę niczego w zamian. To znaczy, chcę być kochany, ale nie wymuszam tej miłości. Bo gdy kocha się za coś, to nie jest to szczere. I chociaż jesteśmy tylko ludźmi i ciężko nam jest być dobrym dla wszystkich, których widzimy, to jak być dobrym i kochać Boga, którego nie widzimy? Na szczęście nie musimy się o to martwić. Sam Jezus przecież powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Więc trzeba się temu przyjrzeć w naszym życiu. Im więcej miłości do bliźnich, tym więcej miłości do Boga. Jedno z drugiego wynika. Bóg pierwszy nas umiłował. To dlatego, że On nas umiłował i istniejemy, sami jesteśmy zdolni do miłości. Jesteśmy kochani przez innych ludzi oraz możemy kochać innych. Bóg kocha nas bardziej niż najbardziej kochająca matka. Skoro On pierwszy nas umiłował i dlatego, jeśli ja jestem kochany, powinienem kochać innych. Ja wiem, że boimy się odrzucenia i tego, że ktoś może nas odebrać tak, że się narzucamy. Trzeba mieć to wyważone. W Starym Testamencie była praktyka najbliższego krewnego, czyli człowieka, który był zobowiązany do pomocy we wszelkich potrzebach. Określało się jako Goel. Takim goelem dla nas stał się Bóg, który wielokrotnie ratował swój lud z opresji. Wraz z tłumaczeniem na grekę Starego Testamentu użyto nazwy soter, czyli zbawca. I tak dochodzimy do punktu, gdzie Bóg staje się naszym najbliższym krewnym. A wszystko z bezinteresownej miłości względem nas, bo czym moglibyśmy mu się przysłużyć? Swoją słabością, niewiernością, grymaszeniem? On w swoim miłosierdziu kocha nas jak matka i strasznie boleje nad tym, że marnujemy się, to znaczy idziemy inną drogą. Zupełnie tak samo jak matka, która rozpacza nad nieprawością swoich dzieci. On chce nam pomóc wejść na właściwe tory. Przekazanie miłości to droga do spełnienia we właściwy sposób największego z ludzkich pragnień, by być jak Bóg. Polega ona na otwieraniu się na Jego miłość i na odpowiadaniu na nią życiem. Życie Bożą miłością to kształtowanie już teraz zmartwychwstania i raju. Jest ono możliwe, o ile trwamy w żywotnej, osobistej relacji z Jezusem, czerpiąc od Niego ducha, jak pęd winorośli czerpie z gałęzi winnego krzewu. Patrzmy na drugiego oczyma Chrystusa, bo jest to spojrzenie miłości, którego On i ja bardzo potrzebujemy. Z Panem Bogiem.